Jakiś czas temu Maciej Wywiał zaproponował mi, abym przygotował odcinek dotyczący oddawania krwi. Pomyślałem, że powinienem towarzyszyć jakiejś zorganizowanej akcji krwiodawstwa, jednak uświadomiono mnie, że krew potrzebna jest zawsze. W związku z tym przeszukałem literaturę naukową i znalazłem kilka powodów, dla których warto zostać dawcą krwi. Każdego dnia średnio raz na 2-3 sekundy ktoś potrzebuje transfuzji. 60% populacji spełnia wszelkie normy niezbędne do tego, aby zostać dawcami, jednak zaledwie 4 na 100 osób decydują się na taki krok. Być może część z nas waha się, zastanawiając się, czy oddawanie krwi jest dla nas bezpieczne. Otóż można znaleźć badania naukowe, z których wynika, iż to może być nawet korzystne dla naszego zdrowia. Oczywiście nie mówię tu o tym, że w Polsce dawcom krwi przysługuje jednodniowe zwolnienie z pracy z możliwością pobierania wynagrodzenia, regeneracyjny posiłek, ani że mogą oni starać się o zwrot kosztów podróży do najbliższego centrum krwiodawstwa. Nie mam nawet na myśli tego, że jest to chyba najbardziej szlachetny sposób błyskawicznej utraty pół kilograma wagi. Po pierwsze, każdorazowo dawca jest przepytywany przez lekarza, a jego krew jest badana. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości jest on natychmiast informowany, co sprawia, że ewentualną chorobę można wykryć bardzo, bardzo szybko, co znacząco zwiększa szanse wyleczenia. Podejrzewa się, że oddawanie krwi może zmniejszyć ryzyko wystąpienia nowotworów, zwłaszcza u pacjentów z wysokim poziomem żelaza we krwi. Takie sensacje przytacza zespół Leo Zacharskiego. Oczywiście część innych badaczy jest dużo bardziej sceptycznych, na przykład grupa Gustafa Erdgrena zauważa pozytywną korelację tylko w przypadku niektórych nowotworów, na dodatek wyłącznie u mężczyzn z rzeczywiście wysokim poziomem żelaza. W populacji, która ma umiarkowaną zawartość tego pierwiastka, efekt może po prostu nie wystąpić. Z czego on się bierze? Dużo żelaza to dużo tlenu. Dużo tlenu to stres oksydacyjny. Stres oksydacyjny to uszkodzenia DNA, a uszkodzenia DNA to ryzyko powstania nowotworu. Wykazano, że częste oddawanie krwi obniża ciśnienie, stabilizuje rytm pracy serca, obniża zawartość glukozy we krwi, a także poprawia proporcje lipidów o wysokiej gęstości do lipidów o niskiej gęstości w przypadku osób, które są genetycznie predysponowane do wystąpienia tzw. zespołu metabolicznego, który objawia się zwiększonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy czy np. otyłości. I wreszcie Alberto Asqueiro zauważa, że osoby, które regularnie oddają krew o 88% rzadziej, umierają na skutek powikłań związanych z chorobami serca i układu krwionośnego. Oczywiście może to mieć związek z tym, od czego zacząłem, mianowicie częstszymi badaniami medycznymi, jednak sami musicie przyznać, że taka liczba robi wrażenie. Ale bądźmy szczerzy, najważniejsze jest to, że w ten sposób ratuje się życie. Sam osobiście nigdy nie oddawałem krwi, dlatego aby się do tego zmotywować, niniejszym obiecuję, że uczynię to niezwłocznie po zakończeniu sezonu. A jak wiadomo, słowa wypowiedzianego w internetach nie da się cofnąć. Dzisiaj nie zachęcam do odwiedzenia naszego Facebooka, raczej do strony najbliższego Centrum Krwiodawstwa. Do zobaczenia.